Dobra, i spadamy z Zuma. Ridaverci Roma. Oni mówią, że bym wracał na tego, na Zuma, co nie? C4? Recording in progress. F3? Ojej, gram z Pranawem. On wygrał z Magnusem dzisiaj, dobra. To na niego żelazny Reti. O, z Jeffrey'im Ciągiem gramy. No ten zawodnik jest w zasięgu akurat naszym. Zmienię tylko scenkę. Ciach. I ciśniemy. Jeffrey Ciąg jest w naszym zasięgu. Okej, okay, ciach, C4. Pyk, skoczek C3. Ciach. E4. Zagramy przygotowanie Klimkoja. I tu wiem, że Klimkoj zagrał taki ruch skoczek E2. Szczapy i H4. I B4. Oh yeah. Nie wiem dlaczego tak zagrał, ale tak zagrał, także to zrobię. Kto mi zabroni? Dobra, już nie wiem co tu się grało dalej. To całe moje przygotowanie było na tę pozycję. Nie wiem czy to w tej pozycji w sumie. Nie wiem czy wieża B1 najpierw się nie grało. Dobra, kto pytał? Goniec B2. Ciśniemy. Powinienem dalej blefować, ale nie umiem. Okej. Ty zagram mu tu. A co? A co mi tam? Otworzę linię H. Może coś tu się wydarzy w przyszłości. Ten ruch widziałem. Aha, bo on chce mi... Dobra, zagram G6. Oddam kolejnego pionka, żebym nie miał za dużo przypadkiem. Skoczek C3 z planem skoczek D5. Dobra, może hetman F3 najpierw. Na mata. Hetman G3. Obawiam się, że z Jeffrey'em Ksiągiem ta moja strategia może być lekko podejrzana. Na goniec G4 zagram F3. Jakby nigdy nic. Ciach. I król E1. Aha, król może G1. O! Okej, okay, oddał figurkę. Myślałem, że mam taki strzał, ale niestety nie. Ale mam hetman G2. I teraz tak, jak dramatyczna jest moja pozycja? Szczerze? Myślę, że tylko trochę, bo mam taki ruch jak goniec G, jak goniec E6. Okej, okay, dziwnie gra ziomek. Mam wieżę więcej z Jeffrey'im Ksiągiem. Nie ukrywam, że nie będę z tego powodu płakał. I chyba wezmę na hamam kolejnego pionka. Okej, zagram tu. Tu. Takiego szaszka znalazłem. Okej. No wymienimy. Ciach. On już mnie flaguje. Ja to widzę. Dobra, ja mu wezmę piona. Powinienem pewnie wprowadzać kolejne figury do gry, ale...
Dobra, biorę pionę i spadaj na drzewo. Kurde, no jak on mi takie problemy sprawił? Nie ze mną te numery, Bruno. A jak? 6 błędów, 4 poważne błędy. Ale jest zwycięstwo. Okej, okay, Francuz. Francuz, Francuz. Powołamy. Powołujemy Francuza. Do walki. Skoczek F6. Nawet ranking urósł nieco. Dobra, sprawdzamy, kto jest lepszym Francuzem. Speed of Light. Tak, na razie... Elo! Elo! Dzięki, Marcin, za dyszkę. Goniec D3. F5. Nie wiem, czy to jest dobre czy złe. Po EF bije gońcem. To jest moja idea. Dziwnie gra ziomek. Ale ja gram za wolno. Czyli teraz tak. Zagram tu. Krótka roszada jest bardzo mocna w tej pozycji. Rywal tak zagrał, niestety. Kurczę, wiecie co?
Nie podoba mi się to, jak zagrałem tę pozycję. Dlatego wymieniam wszystko do spodu. Dobra, wymieniamy do spodu i będziemy walczyć w końcówce. Okej, okay, zbiję. Skoczek C5. I walczymy. Zaraz zagram A6. A co jakbym zagrał B5? Co się dzieje? Spróbujemy B5. W ogóle tak bym skoczka przestawił, teraz sobie myślę. Okay, zacznę od może goniec D7. Pewnie goniec G2. Ja wieża AC8. Wydaje mi się, że stoi nieźle. Grożę A5, B4. Może wieża na B8 by lepiej stała. To fakt. Niezaprzeczalny. Dobra, mam ochotę zagrać G6. Aha, bo on B4 chciał zagrać. Oj, B4 to jest bardzo dobry ruch. Po B4 teraz mam skoczek B7 już. Chyba to A5 powinienem grać wcześniej. Już teraz pytanie, czy po B4 już konia 4 nie zagram. Nie wiem, nie wiem naprawdę. Chyba wrócę na B7, na spokojnie. Koń B7. Chillera. Nic tu nie grozi. On chce mi tu, on mi chciał tu wejść skoczkiem. Ha, myślę, że ja tego nie widzę. Francuz. To jest moja ośka. To jest moja gratka. Nie wiem, co zrobić, jak mi zbije. To jest najgorsze. No i zbił. Dobra, ja chcę odbić tego pionka. Oj, duży błąd chyba rywala.
Ojej, gram z Pranawem. On wygrał z Magnusem dzisiaj, dobra. To na niego żelazny reti. Żelazny reti wyciągnięty musi być. Zmienię sobie tylko scenkę. I próbujemy. Okej, E6, B3, konsekwentnie. B6, G3. Goniec G2. Roszada. Goniec B2. D5. I E3 sobie zagram. Na spokojnie, z planem skoczek C3. I skoczek E2 za moment. Okej, skoczek E2. Po C5 zagram D4. Tu zagram skoczek F4. Czy tutaj bicie mi grozi na F4? Powiedziałbym, że nie. Ale znając życie, tak, to grozi. Dobra, zaryzykuję, zagram D4. Okej, okay, zagram skoczek D3. Rywal bał się podjąć odpowiedzialność za swoje ruchy. Także ciśniemy, skoczek D3. Znaczy bał się, nie bał się, ale bał się wziąć na F4 po prostu. Dobry ruch ze strony przeciwnika. Zagram hetman C2. Bardzo dobry ruch rywala. Okej, okay, ten ruch mi się nie podoba akurat. Skoczek E5. Aha, on C5 chce zagrać. Tego nie wziąłem pod uwagę. Okej, okay, aczkolwiek tu. Żeby mi tego skoczka tam nie złapał, troszkę się o to boję. Chyba po prostu mu uwierzę w to. Zagram z powrotem skoczkiem. Troszkę mu króla osłabiłem przy okazji. Okej, okay, hetman D7. Może naiwnie zagrałem, może nie. Kto to wie? Bierze C1. Ziomek jest szybki. Jak błyskawica. Może skoczek D2? Jakieś tutaj wymianki zaproponuję. Okej, okay, wziął. A to ciekawe, że wziął. Nie spodziewałem się, że weźmie. I jakoś bardzo się tego nie boję. Zagram wieża C2 i po skoczek G5 zagram hetman C1. Z planem goniec... To jest taka moja strategiczna idea. Ale chyba... Chyba trochę przegiąłem pałkę. Dobra, jeszcze skoczek F4 widzę, że mnie ratuje. Ale ogólnie to przegiąłem pałkę z tym. Ten mój goniec jest beznadziejny, dlatego chciałem go wymienić, ale po prostu się nie wyrabiam w czasie. Bo tam konie F3 mi groziło. Pranaw jest dobry, no. Dobry ziomek jest. Czuć tą moc. Co on tu liczy? Bicie na F4 to EF. Odbije. Przygotuję sobie primowa. Koń H3 to król H1. Koń E6. A to tego ruchu się nie bałem. Teraz bym zagrał H4. Z planem król H2. I goniec H3. Oh yeah. Jakieś takie. Będę grał chocki klocki w tej pozycji. Goniec H3 to jest moja idea. No i nawiązujemy naprawdę dobrą walkę. Z tym panem Pranawem. Nawiązujemy naprawdę dobrą walkę. Jak tak sobie patrzę na tę pozycję. Dobra, wymienimy wieżę. Jakby się udało zdobyć linię E, to będzie przecież rewelacja. Zaraz wieża E7, goniec A3. Okej, okay, tu, czekajcie. Wieża E7 to jest ruch, który mi się bardzo podoba. Rywal pewnie to weźmie. Wieża D7 to hetman E1. To była moja idea. Zaraz goniec H3, żeby pomóc rywalowi w wymianie. A po goniec C8, goniec A3 też mogę. Wydaje mi się, że stoję na pograniczu wygranej w tej pozycji.
Dobra, wziął. Hetman D8. Dobra, wezmę pionka. Z planem goniec A3 za moment. Okej, okay, może najpierw F5. Żeby tego skoczka przegnać. Okej, okay, hetman B8. Ty, ja to chyba wygram. Na różnobarwnych. Oh yeah. Oh yeah. Kto wygrał na różnobarwnych? Oh yeah! Grandmaster Gringo. Dobrze, moi drodzy, ciśniemy. Ostatnia partia i zaraz uwalniam Twitcha. F4. C5. Koń C6. B3. No dobra. Pokaż mi, jak będziesz grał, mistrzu. Goniec G7. E5. Nawet na koń H5. Wydaje mi się, że ten skoczek stoi lepiej na H5. I D6 za moment. Ten skoczek nie stoi źle na bandzie. Okej, tu zrobię roszadę, rzecz jasna, najpierw. No i teraz pionka wezmę. Na koń G5 mam konia 6. Tu mam wiele pięknych ruchów, ale konia 6 wydaje się być najprostsze. Teraz pytanie, czym to bić? Dobra, biję DE po prostu. Chciałbym gdzieś B6, goniec B7 zagrać. I to mi się nie podobało, bo... Dobra, tak. I tak. Z planem goniec C6. Po goniec bije D4, mam goniec C6, wtrącenie, bardzo ważne. I wydaje mi się, że mam piona więcej i bardzo dobrą pozycję.
czuję tę pozycję bardzo dobrze. Czasowo jest również ok. No, panie kolego, chyba się nie popisał pan. No takim pięknym akcentem to ja mogę kończyć każdy turniej Title Tuesday. I raz. I dwa. Good night, Grandmaster Gringo. Paragońcy cię wykończyła właśnie. No jeszcze się trzymasz. Słusznie. Trzeba grać do końca. To jeszcze cię tutaj troszkę podwędzę. Zanim cię upiekę do spodu. To tak, raz goniec. I teraz już bym coś chciał znaleźć. Czyli tak, szach. Król. Hetman. Król. Może nie? Dobra, goniec G2. No, jeszcze mnie złości. Jeszcze się jakoś stara wysmyknąć, ale ta wieża mu się nie mieści. Musi zbić na G2, hetman G2, no i stoi bez wieży koleżka. Dobra, zagram wieżę AD8, na spokojnie. Dobra, zadam szacha na F2. Zbiję na C5, pionka. Zagram wieżę D4 za moment. Wieżę D4. Hetman A6. Wieża E4. No jeszcze się broni skubany. Gra do ostatniej kropli krwi. Wezmę. Szach. 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 I szachmat, panie. Grandmaster Gringo. Także zwycięstwo. Ja zawijam. Zakończyłem na miejscu 20, także co ciekawe, wydaje mi się, że bliżej niż na poprzednim turnieju, także w tym momencie 8 punktów, a tutaj już na 17 mnie pokazuje, także też nie wiem, zobaczcie sobie, 17 miejsce Szparumen, także już nie wiem, jak to odczytywać. To nie ma znaczenia, bo liczy się tylko, moi drodzy, pierwsza trójka, którą zajął Magnus Carlsen, Nihal Sarin i Firuzja. Miejmy nadzieję, że za niedługo dołączy tam Szparumen.